Witam Was bardzo serdecznie z sali kameralnej Filharmonii w Szczecinie. Ja nazywam się Fermata i zajmę się takimi literami jak W, Z, Z, Z. Zacznę od litery W, ale w wyrazie, który chcę Wam wytłumaczyć, zabrakło samogłosek. Spróbujcie odgadnąć, co to za wyraz, uzupełniając brakujące samogłoski. Powodzenia! Mam nadzieję, że bez problemu rozwiązaliście łamigłówkę. Chodzi o wariacje. Co to są wariacje i czy za chwilę na scenie w Filharmonii muzycy będą wariować? Dowiecie się za momencik. A czy wy czasem wariujecie? Chyba powinnam od razu zapytać, dlaczego to robicie? I chyba znam odpowiedź. Zwariowane pomysły przychodzą wtedy, kiedy zaczynamy się nudzić. I bardzo podobnie jest w muzyce. Wariacje są po to, żeby w muzyce było ciekawie. Każdy utwór posiada temat, czyli główną melodię, która ma wyraźny początek i zakończenie. Posłuchajcie. Wyobraźcie sobie, że ten temat to główny bohater historii. Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie, jak on wygląda, w co jest ubrany i jaki ma wyraz twarzy. Teraz pojawią się wariacje. Żeby nie było nudno, nasz główny bohater zacznie się przebierać. Za każdym razem będzie wyglądał inaczej, ale zawsze będzie rozpoznawalny. Posłuchajcie pierwszej wariacji. Thank you.
tej wariacji zmieniła się tonacja i pojawiło się więcej drobnych nut. No to czas teraz na kolejne przebranie naszego bohatera. W tej wariacji prym wiodły skrzypce, które miały dużo więcej nut i prowadziły główny temat. No to kolejne przebranie naszego bohatera. W tej wariacji zmieniła się artykulacja, czyli sposób wydobycia dźwięku. Muzycy zagrali pizzicato. No to kolejne przebranie. W tej wariacji temat główny było słychać w rozmowie altówki ze skrzypcami. Kolejne przebranie, posłuchajcie. Tutaj zmieniła się tonacja z durowej na molową, czyli z melodii wesołej zrobiła się nam melodia smutna. No to czas na ostatnią, finałową wariację. W tej wariacji nastąpił powrót do tonacji durowej i w ogóle było tutaj wszystkiego więcej, więcej dźwięków, więcej dynamiki. Liczba i rodzaj wariacji zależy od wyobraźni kompozytora, ale jak pewnie zauważyliście, stoją za nimi określone zasady. Na utworze, który wam teraz zaproponujemy, możecie powariować bez ograniczeń, ale jest jedna zasada. Możecie to robić wyłącznie na jednej nodze. Thank you.
Kolejna litera w naszym muzycznym alfabecie to Z jak zbójnicki. Jeżeli właśnie stanęli wam przed oczami zbójnicy z ciupagami, a raczej nie stanęli, tylko tańczą przy ognisku z ciupagami w jakiejś górskiej jaskini, to jesteście na dobrym tropie. Zbójnicki to symbol kultury ludowej Podhala. To taniec grupowy, ale zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Jest tańczony po kole z ciupagami. Początkowo tańczony był przez pasterzy, ale później z hal i karczm przeniósł się na sceny, gdzie tańczy go minimum 4 tancerzy, z czego jeden jest prowadzącym i wydaje komendy. I to od niego właśnie zależy, jak długi jest taniec i jakie będą w nim figury. A zaczyna od komendy zbójnickiego. Muszę wam powiedzieć, że zbójnicki to taniec dla prawdziwych twardzieli, którzy muszą mieć świetną kondycję i bardzo mocne nogi. A my zabierzemy was teraz na Podhale, a to za sprawą Wojciecha Kilara i jego utworu Orawy, który nawiązuje właśnie do kultury tego regionu. Posłuchajcie. Na literę Z. Zajmijmy się więc źródłem dźwięku.
Muzyka składa się z dźwięków, to oczywiste. Ale żeby dźwięk powstał, potrzebne jest źródło dźwięku, czyli coś, co wprawi ciało sprężyste w drganie. W przypadku fagotu jest to słup powietrza, który wprawia w drganie stroik. Posłuchajcie. A w przypadku instrumentów strunowych jest to drgająca struna. Rozejrzyjcie się teraz po pomieszczeniu, w którym przebywacie i zastanówcie się, który przedmiot wprawiony w drganie wydałby najciekawszy dźwięk. Zagrajcie teraz razem z muzykami, oczywiście o ile nie jest to kryształowa pamiątka po prababci. Doszliśmy do ostatniej litery alfabetu, a jest nią rzet jak żabka. Zdradzę wam, że dzisiaj wszyscy muzycy trzymają żabki w dłoniach. Jak się już pewnie domyślacie, żabka znajduje się w smyczku. A smyczek składa się z drzewca, to ta drewniana część wykonana z bardzo trwałego drewna, z uchwytu, to tutaj, z włosia. Włosie robione było z wypreparowanych, odtłuszczonych włosów z ogona końskiego. I ostatni element smyczka to właśnie nasza żabka. I znajduje się ona tutaj. Służy ona do trzymania włosia i do naciągania, żeby włosie było naprężone i żeby dobrze trzymało się strun. A teraz zobaczmy, co tam słychać na morza dnie. Thank you.
Jeżeli oglądaliście wszystkie nasze spotkania, to poznaliście aż 27 pojęć muzycznych. Mamy nadzieję, że tym samym przybliżyliśmy Wam trochę świat muzyki. I mamy też nadzieję, że niedługo spotkamy się razem w Filharmonii, żeby słuchać muzyki na żywo. A tymczasem trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Cześć!